środki rzetelnie i celowo były wydawane. Trudno to komentować. Muchanki Gronkiewicz. Widzisz? Ile złodziei i oni jak się trzymają pazurami. Dziado gady. Gady, pazury mają. A tutaj niepełnosprawni, oni mniej rozumieją niż tam. O teraz w Tok FM była audycja. Oni mniej rozumieją, trzeba im pomóc. To przecież z łaski. Ale grosze, grosze. A tu miliardy. Nie ma zgody na wydawanie środków z budżetu państwa na dziką reprywatyzację. Nie ma zgody na wydawanie jakichkolwiek publicznych środków na dziką. Hanka jeszcze bezczelnie chciała więcej pieniędzy. Wywalić ją, no przecież to postawić przed ten. Dawnym biurze sąd. Gospodarki nieruchomościami, którymi świadomie kradła, świadomie tego. Był dyrektor Marcin Bojko. No widzisz, masz. Jeszcze jest ważna rzecz. Też taka wstrząsająca, że kiedy na początku tego roku minister skarbu odmówił Hannie Gronkiewicz walc 200 milionów złotych, wtedy warszawski ratusz starał się zrobić... No nigdy nie mam tego dosyć. Musi cofnąć środki na przykład na szkołę, czy na Instytut Głuchoniemych, że takie instytucje, czy szpital, takie instytucje zostaną poszkodowane przez odmowę ministra skarbu. To jest taka metoda bardzo brzydka, metoda żywych tarcz. Dzisiaj na konferencji prasowej jasno i wyraźnie pokazałem materiały z Ministerstwa Skarbu Państwa, do kogo trafiały środki przekazywane z budżetu państwa, z funduszu reprywatyzacyjnego przez politycznych kolegów Hanny Gronkiewicz-Waltz, ministrów z Platformy Obywatelskiej. Podkreślam, jednozdaniowy wniosek, który nie zajmował, którego treść zajmowała chyba 1/3, może 1/4 kartki A4, a później nie było kontroli, co Hanna Gronkiewicz-Waltz robiła z tymi pieniędzmi, co urzędnicy robili, do kogo trafiały, w jaki sposób. No, panie ministrze, na pewno pan się spodziewa, jaka będzie komentarz tutaj ratusza, że to jest sprawa polityczna, jest to rozgrywanie polityczne. Natomiast mówiąc językiem takim śledczym, czy ta sprawa jest sprawą rozwojową? To znaczy, że będą wyciągane konsekwencje, będą te nazwiska układane, sprawdzane, żeby z tego jakaś tutaj układanka, myślę, logiczna się ułoży pewnie. Ministerstwo Skarbu Państwa nie ma narzędzi prawnych ani możliwości prawnych takiego dogłębnego zbadania spraw. Natomiast te wszystkie informacje, które powzięliśmy w trakcie kontroli prowadzonej w ratuszu, zostały przekazane do prokuratora krajowego po to, żeby wzmocnić wiedzę prokuratury w toczących się postępowaniach prokuratorskich w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Liczę na to, że wiedza, którą przekazujemy do prokuratora krajowego, wzmocni, to uzupełni informacje już zebrane przez prokuratorów. Ta sprawa jest szczególnie bulwersująca i tak dlatego, że osoby stosujące roszczenia koledzy i koleżanki mogły wyłudzać. I takie informacje docierają. Wyłudzać te roszczenia, prawa do roszczeń od osób starszych, osób w bardzo podeszłym wieku, często schorowanych. I to ten należy raz na zawsze przeciąć ten proceder. Dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna wykonać tylko jeden test. Podać się do dymisji. Trudno wskazać drugiego prezydenta w stolicy, który był. Dziady, i to widzicie państwo, wcale to nie takie, które mają mało pieniędzy, ale chcą mieć więcej. Jak najbardziej może sprawować swój urząd. To jest rzecz niepojęta w demokratycznych społeczeństwach i rząd Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, nie daje przyzwolenia na takie działania w przestrzeni publicznej. Koszty takiego reprywatyzacyjnego audytu w stolicy. No jeżeli taki audyt jest prowadzony, powinni ponieść politycy PO, a nie mieszkańcy Warszawy. Więc, podsumowując, to można powiedzieć, że w Warszawie za rządów Platformy łatwiej było ukraść kamienicę, niż lizaka w sklepie, bo tam kamera chociaż była zainstalowana.
Czyli jeszcze obrazowo na koniec, panie ministrze, mogło wyglądać tak, że tutaj jeden z tych podmiotów, tych nazwisk wymienianych, nie będę już cytował, ale typu, no teraz mamy twarz zakrytą, Marzena na przykład K, szukali powiedzmy starszych warszawiaków, już schorowanych, którzy mieli prawa do jakiejś nieruchomości, do jakiegoś placu, na przykład na Powiślu, im dawano przynajmniej jakieś pieniądze, czy to było tylko na papierze przekazywane pełnomocnictwo? No jedna z informacji, która dotarła, jest szokująca, że roszczenia zostały skupione za 50 zł. Natomiast wygląda na to, że proceder wygląda następująco. Najpierw zwykły mieszkaniec przez lata odbijał się od drzwi. Następnie ktoś mógł oferować pomoc, że rozwiąże ten problem i przejmie na siebie roszczenia za jakiś ułamek. Procenta, tak, że będzie. Procenta tej wartości roszczenia. Po czym sprawa nagle przyspieszała. No, wygląda na to, że w stolicy pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz na handlu roszczeniami dotyczącymi gruntu przez lata wzbogacała się grupa zwykłych cwaniaków z dobrymi koneksjami w miejskim ratuszu. No i ta ekipa była tak skuteczna, bo wszyscy się znali, wszyscy o sobie wszystko wiedzieli, a na czubku tej piramidy albo tak zwanej niewiedzy, w nieudolności urzędniczej była Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Tak, no tak samo kiedyś, to było na mniejszą skalę, ale skupowano tak obrazy, prawda? Chodzili po domach specjaliści, niby wyceniali bardzo nisko, że to taki zwykły gdzieś tam obraz, no ale mogę kupić od pani za parę złotych, a potem okazuje się, że to były za jakiś czas dzieła sztuki wystawione na aukcjach za grube pieniądze. A przy czym tam było to, że tylko było wprowadzanie w błąd, nie było wyłudzenia od państwa pieniędzy publicznych, ale to tak dla obrazu. Dlatego jednym z celów komisji weryfikacyjnej, którą zapowiadała pani premier Beata Szydło, jest skończenie ze złodziejską prywatyzacją. My mówimy jasno i wyraźnie. Owoce tej złodziejskiej reprywatyzacji nie mogą pozostać w rękach tych, którzy kosztem lokatorów, przy wsparciu jakichś grup, jakichś środowisk urzędniczo-prawniczych, uczynili sobie z Warszawy i ze starszych osób w Warszawie maszynkę do robienia pieniędzy. To należy przywrócić elementarną sprawiedliwość bez względu na to, jak głośno będzie krzyczała Hanna Gronkiewicz-Waltz i partyjni koledzy, jak głośno będą odwracali uwagę opinii publicznej od afery reprywatyzacyjnej, czy to Trybunałem Konstytucyjnym, czy to innymi wyjazdami na Zachód, żeby skarżyć na Polskę. My sprawy nie zostawimy i sprawa reprywatyzacji musi zostać wyjaśniona także w taki sposób, żeby owoce, frukt tej reprywatyzacji złodziejskiej nie zostały w rękach tych, którzy nie może się wszystko skończyć tylko konferencją z tym, że to jest pana ministra, ale dalsze ojcze. Ja tylko informowałem opinię publiczną i informuję, dziękuję także na antenie Radia Maryja o tym, dlaczego minister skarbu państwa Henryk Kowalczyk oddali ta Żydówa z kolei powiedziała, że Polskę poda w stan oskarżenia, bo zabrali Żydom majątek. Powiem tak, trzeba mieć fantazję w bezliku, żeby jako prezydent Warszawy po tym wszystkim, o czym dowiedziała się opinia publiczna, występować do ministra skarbu o kolejne 200 milionów. Kończymy temat, zawieszamy niejaką sprawę. Dziękuję bardzo za wypowiedź, panie ministrze. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam. Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan wiceminister skarbu. Państwo Maciej Małecki. Dziękujemy. Ale numer, jak Polskę okradali. Ale numer, ale bajka. Na czele z panką Gronkiewicz-Waltz. Ale numer, ale bajka. A tutaj te podziały robią, że na niepełnosprawnych, żeby dać im grosze, a sami chodzili po domach, obrazy sprzedawali. Okazało się, że to były dzieła sztuki. Ludziom starszym, żeby łatwiej oszukać na bruk, do podwórka, na podwórko, na ulicę Marszałkowską. Obrzydliwe, 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 obrzydliwe. I dlatego to żydostwo się tak kliką trzymało. Nawet to było widać na wernisażach, proszę Państwa, kiedy doszło do bankieciku. I jakieś tam winko, jakieś tam kanapeczki, to przecież więcej by tego było, gdyby dać na kartki to zrobić kolegom, koleżankom swoim. I tak było w Zachęcie, tak było w Centrum Sztuki Współczesnej w czasie Brukowskiego. Teraz ta pani Ludwisiak wspaniale to zrobiła.
mówiła, że nie robi na żadne kartki. Jest jakoś tak sprawiedliwie i wszystkim porówno. A to co było ten Krukowski dziad, no to on wyszedł z lampką wina i mówi, ja już mam tutaj bankiet, a tu Anita bez kartki nie może wyjść na bankiet, no bo to co z tego, że do toreb składa, tam nie jedna do toreb składa. Drodzy Państwo, kolejny temat, sprawa też, o której dzisiaj mówimy, w wiadomościach było to podane w nocy, sobotę na niedzielę. Na teren ambasady Rzeczypospolitej w Berlinie nie zdany. Na razie sprawca rzucił kanister z łatwopalną substancją, nie doszło do pożaru, nigdzie odniósł obrażeń, to jest raz, ale to też się jakoś nam łączy, bo kolejne kino w Berlinie również odmówiło w ubiegłym tygodniu emisji filmu Smoleńsk. Decyzję uzasadniono obawami o bezpieczeństwo gości i tak dalej, i tak dalej. I też wróćmy do drugiej historii, również nieco wcześniej. Instytut Polski w Kijowie także odwołał pokaz filmu, ale tym razem Wołyń, Wojciecha Smarzowskiego. Można powiedzieć, dwa ważne filmy w najnowszej historii Polski. Jeden ma problemy na Ukrainie, drugi ma problemy w Niemczech. Nie wiem, bo to było dawno, ale czy na przykład Krzyżacy w roku 1960 i potem miały problemy na przykład NRD, czy były emitowane, to może nam ktoś pomoże odpowiedzieć. Natomiast komentarz do tej sytuacji chciałbym poprosić o komentarz pana profesora Mieczysława Rybę, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Historia najnowsza. Panie profesorze, witamy. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. Wiemy, że pan jest teraz gdzieś w ruchu, się przemieszcza, ale tak to nie zbywa. Natomiast jak pan ocenia te fakty, problemy tych dwóch filmów, no i ta jeszcze niewytłumaczona sytuacja w ambasadzie polskiej? No, gdy do tego dodamy artykuł z Deutsche Zeitung powołujący się na słowa Lecha Wałęsy, czy Krystyny Jandy, czy też Kijowskiego z Kodu, gdzie się określa Polskę wręcz jako państwo no, prawie totalitarne, no to ten klimat, byśmy powiedzieli, taki związany z Polską za naszą zachodnią granicą jest coraz gęstszy. Trudno powiedzieć, ten incydent przy ambasadzie, czy był z tym związany i do jakiego stopnia. Na pewno sytuacja wygląda tam nieciekawie, a to nie tylko jest wina Niemców, że kreują taki wizerunek, czy prasy niemieckiej, ale i części polityków niemieckich, no ale widzimy, że przyłączają się do tego gremialnie niektórzy celebryci, czy też politycy i dziennikarze, i artyści polscy. To jest rzecz kuriozalna. No, oczywiście ten element filmu, on się łączy w jakiś sposób, no bo co pokazuje film? No, film poddaje wątpliwość tę oficjalną wersję produkowaną z jednej strony przez czynniki rosyjskie, z drugiej strony przez czynniki związane z Platformą Obywatelską i dawnym układem władzy. Poddaje wątpliwość jak gdyby te ustalenia związane z katastrofą smoleńską, a Niemcy, jak widać, w swojej tej wizji absolutnie starają się wpisywać w tamtą narrację z dwóch powodów. Z jednej strony wiemy o tym, jak ważnym politykiem dla Niemców jest Donald Tusk, jak mocno jego kariera jest związana z Angelą Merkel i z rządem niemieckim, w związku z czym kompromitacja czy podważanie tego polityka i jego dokonań, chociażby w kontekście katastrofy smoleńskiej, no nie jest na rękę, bo wiemy, że się szykują Niemcy do reelekcji Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Z drugiej strony oni absolutnie starają się odbudowywać te relacje z Rosją, w związku z czym poddawanie jak gdyby wątpliwości tak istotnego wydarzenia, jeśli bierzemy pod uwagę opinię o Rosji, no też nie leży w ich interesie. To jest rzecz przedziwna, bo z jednej strony kreuje się jakiś wizerunek Polski jako państwa wręcz totalitarnego, gdzie, nie wiem, Jarosław Kaczyński czyta nazistowskie broszury, no bo tu takie nawet gdzieś tezy padały. Z drugiej strony jakikolwiek głos, który pokazywałby Polskę w innym świetle niż ten projektowany tam,
jest to blokowane. Tak, gdzie jest ta demokracja, powiedzmy sobie szczerze, gdzie jest ta wolność słowa, kiedy porównamy Niemcy i Polskę, gdzie w Polsce ta krytyka rządu przybiera nieraz rozmiary, no, niewyobrażalne, podczas gdy w Niemczech nie można znaleźć kina, na którym można puścić jakiś film dotyczący nawet najnowszej historii Niemiec, czy relacji wzajemnych. Mało. No ale relacji. Mało. Ogólnie środkowoeuropejskich czy środkowej Europy. No właśnie, ale to wrócę do tego Berlina. Obawy o bezpieczeństwo gości w budynku. Mogę sobie wyobrazić, czyli co, znaczy, że nie wiem, w czasie projekcji desant jakiś będzie zrzucony, czy nie wiem, czy ktoś. No bo no, dlaczego ma być niebezpieczne oglądanie filmu Smoleńsk niemiecki, czy nie? Ale nie, to są preteksty, tak. Oczywiście nie brak jest woli. Pamiętajmy o tym, jak bardzo i prasa niemiecka, i pewne czynniki kulturalne nawet, i oficjalne, bardzo są związane z bieżącą polityką państwa. Jeśli bieżąca polityka państwa idzie w kierunku takim, żeby kreować wizerunek Polski jako kraju dyktatorskiego, a Gołda wylądowała na ulicy. Czyni, jeśli jest wektor tej jako polityki historycznej mówiącej, że w Smoleńsku zabili jedynie piloci polscy, no to tak niech będzie. To jest było moje kuriozum, ale to proszę pamiętać, że to nie pierwszy już wypadek w historii, kiedy ja się oskarża dany kraj o brak wolności słowa, kiedy ma się ten problem u siebie. Było, no przecież nie po to przeżyliśmy czasy totalitarne, żeby być dzisiaj w tej sprawie jakoś naiwny. Oczywiście drugi temat, który ojciec podróżują. No właśnie Wołyń, no tutaj może być mniejszy dziwny, mocny film, bardzo mocny, ale odpowiadający prawdzie historycznej. Tutaj nie ma dyskusji, mi się wydaje większej. No, i odwołany w Instytucie Polskim w Kijowie. Tutaj jest problem następujący. Otóż my jednak niestety z przykrością to muszę stwierdzić, w tych relacjach polsko-ukraińskich przez 20 kilka lat żyliśmy w pewnym ludzie, czy nawet w pewnym zakłamaniu, bo naturalnie można sobie zdefiniować przestrzeń wspólnych interesów, wspólnych zagrożeń, wspólnych idących do wschodu. Ja w tej można twierdzić, że Ukraina jej silna pozycja wobec Rosji może być w naszym interesie. Ale jeśli na tym ołtarzu, na ołtarzu takiej polityki, takiej wizji geopolitycznej kładzie się prawdę poprzez przemilczenia pewnych rzeczy, to skutkuje czymś bardzo groźnym, bo przez ten czas, przy braku reakcji, jakiejś intensywnej reakcji Polaków, tam się pojawił nurt, bo oni tak jak gdyby usilnie szukali pewnych odniesień historycznych, tożsamościowych, które mogłyby tę Ukrainę jednoczyć. I zamiast szukać chociażby u takich postaci jak Grzegorz Chomyszyn, błogosławiony biskup stanisławowski i greokatolicki, który był patriotą ukraińskim, ale przeciwnikiem tego szowinizmu ukraińskiego, całkowitym, pokazującym jego diaboliczną siłę, no to oni zaczęli się odwoływać właśnie do tradycji OUN-UPA, notabene nieakceptowalnej w całej przestrzeni państwa ukraińskiego przez długi czas, ale to milczenie Polski pewnie te środowiska skłoniły do tego, że można próbować to upiększyć, można to stworzyć pewną legendę, bardzo fałszywą notabene, bo oczywiście jest ta tradycja walki z Sowietami Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale wcześniej jest ta tradycja ludobójcza i jest kwestia ideologii. Znaczy sama walka z Sowietami, zwróćcie Państwo uwagę, nie uprawnia do tego, żeby czynić komuś pomniki, bo od 1941 roku armia Wehrmacht, armia niemiecka walczyła notorycznie z Sowietami aż do końca wojny. SS też walczyło z Sowietami, a nie znaczy to, że uprawnionym jest robienie pomników i upamiętnianie i robienie z żołnierzy SS i z ich dowódców bohaterów narodowych, bo to absolutnie nie mieści się w głowie. W związku z czym tutaj jest ten problem i nagle to jest oczyszczające jednak, bo ja film oglądałem, film
jest mocny, ale film nie ma absolutnie wydźwięku antyukraińskiego. Wręcz przeciwnie, tam są pokazane pewne bardzo pozytywne postawy wielu osób, które ratowały, czy starały się uchronić Polaków przed zagładą. Pokazano złożoną sytuację takiej politycznej i społecznej na tym terenie. Natomiast na pewno jest bardzo mocne uderzenie w UPA jako organię Ukraińską Powstańczą Armię, w OUN, jako bardzo szowinistyczną siłę groźną, która no, właśnie to ludobójstwo zorganizowała czy zaplanowała. W związku z czym uderza się w ten pewien mit, mit bardzo groźny skądinąd, bo nie można na takich tworach budować no, jak gdyby podstawy polityki historycznej. I stąd jest taka reakcja, czyli no, strach przed filmem, rzecz kuriozalna. Proszę zwrócić uwagę, że jest z jednej strony blokada firmu w Niemczech, z jakiegoś powodu tutaj na Ukrainie. Ja przypomnę, że u nas kiedyś serial bardzo o antypolskich akcentach i fałszywych Nasze Matki, Nasi Ojcowie, nasza telewizja emitowała i nie było z tym problemu, no oprócz tego, że była dyskusja, no ale ona w sposób oczywisty powinna mieć miejsce. Więc tutaj to coś obnaża, to pokazuje pewien stan, pewien problem na Ukrainie, który jest problemem bardzo poważnym i on musi rzutować na relacje z Polakami, ponieważ no, nie sposób dłużej milczeć na temat tego tak niewyobrażalnego ludobójstwa. No ale sprawy żeśmy nie rozwiązali, a nie o to chodzi, żebyśmy tutaj w czasie tej rozmowy rozwiązali, tylko troszeczkę nakreślili, bo był taki moment w tych relacjach polsko-ukraińskich, że było bardzo blisko do powiedzenia sobie tak naprawdę i nawet powiedzenia sobie słowa, powiedzmy, przepraszam.